Gdyby nie profesor Elżbieta Pleszczyńska, Wanda Bochorecka, tudzież długa lista osób ze środowiska informatyczno-matematyczno-naukowego i Polskiej Akademii Nauk, fundacja by nigdy nie powstała. Przede wszystkim trzeba było, i to już dzieło pani Pleszczyńskiej, przekonać ludzi, że chcą pomagać osobom niepełnosprawnym, głównie ruchowo, ze swojego środowiska. Po drugie, trzeba było przekonać kierownictwo Polskiej Akademii Nauk, żeby zostało członkiem prawnym tej fundacji. A po trzecie, trzeba było opracować statut. Tak jak ja się orientuję, to są prace od 1988 roku. Fundacja powstała z inicjatywy Elżbiety Pleszczyńskiej, mojej koleżanki ze studiów. W 90 roku we wrześniu spotkałyśmy się przypadkiem. Elżbieta zaproponowała mi uczestnictwo w fundacji, którą organizowała w celu pomocy naszym kolegom matematykom, którzy byli niepełnosprawni. A w tamtych czasach było dosyć trudno zdobyć jakiekolwiek urządzenia komputerowe. Spotkaliśmy się w Pałacu Kultury, w miejscu, gdzie wówczas, tak mi się wydaje, była siedziba Instytutu Podstaw Informatyki. Połowy przynajmniej nie znałam, ponieważ Elżbieta zbierała swoich kolegów, znajomych i przyjaciół. Większość z nas była matematykami. Podpisaliśmy akt notarialny, zrobiliśmy zbiórkę pieniędzy na początek fundacji. Było to około 9 milionów. Niedługo potem okazało się, że napór na szkolenie informatyczne, ciekawość informatyczna jest bardzo duża. Dzięki też fundacji był jakiś pierwszy program PFRON-owski o dofinansowanie na komputer. Nie wiem, czy pani Wojakowska, czy pani Pochorecka też nas poinformowała, że jest taka możliwość i właśnie dostałam dofinansowanie i miałam w domu komputer. Stąd komputer pożyczyłem, znaczy dostałem wypożyczony komputer właśnie tej z fundacji. Dostali narzędzia, bo fundacja już mogła kupować albo dostawała komputery osobiste i ci ludzie już mogli pracować w domu. Hasło o tym, że powinien powstać internet dla niepełnosprawnych, właśnie Marek Car, który wtedy już był prezesem pierwszego takiego komercyjnego portalu Polska Online. I później już mieli niepełnosprawni możliwość zakładania bezpłatnych kont. Niewielu miało w domu komputery, więc ci, którzy pracowali, część pracowała, te komputery mieli w pracy. Mogli zakładać swoje własne maile, adresy mailowe. Powstał przyzwoity warsztat nauki informatyki. Na pewno był przydatny, znaczy to jest śmieszne, ale na pewno był przydatny ten podstawowy, bo ja w ogóle kiedyś dla mnie komputer był czarną magią. Nie mówię, że teraz jestem super jakimś komputerowcem, ale w ogóle kiedyś nie znałam aż tak komputera, w ogóle nie interesowałam się, można powiedzieć. Mogłam się skupić na znalezieniu pracy przy komputerze, takiej administracyjno-biurowej, bo naprawdę, raczej chałupnicza praca to nie jest jakiś mój konik. Dzięki fundacji poznałem komputer i wszystkie programy, szczególnie pełny pakiet Office oraz powiedzmy obsługę, powiedzmy tworzenie stron internetowych. Dla nich jest to okno na świat. A zaczynało się od tego, że można było kursy robić, bo firmy sponsorowały, pomagały. Można było, prawda, jednak te kursy poza tym uczyły wyjścia do ludzi, życia. Pierwszy warsztat ze szkoleniem informatycznym i tą częścią psychologiczno-społeczną prowadzoną tutaj, obok której zaczął się formować Klub Poradnictwa i Pośrednictwa Pracy. W tej części psychologiczno-społecznej, która zawsze odbywała się
jeśli chodzi o metodę, w formie grupy wsparcia. Była cała taka część związana z samą aktywizacją zawodową, czyli curriculum vitae, list motywacyjny, motywacja do pracy, ale także komunikacja społeczna, także załatwianie własnych spraw, 1001 rzeczy stale rozbudowywanych, jeśli chodzi o formy. Tak zwanych warsztatów miękkich też prawie wszystkie skończyłem, jak radzić sobie ze stresem, czy asertywnością, czy aktywnego poszukiwania pracy, tego typu. Naprawdę fundacja bardzo dużo mi pomogła. Inaczej po prostu się człowiek czuje wtedy łatwiej może, powiedzmy, się poruszać w tym całym tym świecie tych różnych tych przepisów i tak dalej. Skorzystałam z kursu kobiecego. Był to kurs, który zawierał w sobie kilka wątków, kilka części. Rozwój osobisty, kurs komputerowy, nauka wizażu, nauka wendo. I to było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo miłe, bardzo pozytywne doświadczenie. Osoby niepełnosprawne, które uczono posługiwania się komputerem i obycia w życiu, tak bym powiedziała, większa część z nich dostawała pracę albo w fundacji, albo na zewnątrz. Osoby, które pracowały w fundacji, jakby czytały ogłoszenia związane z pracą dla osób niepełnosprawnych. Teraz jest duże pośrednictwo pracy, prawda, na wielką skalę, ale kiedyś tego nie było. Pani Pochorecka zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jest praca w telefonicznej agencji informacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Zadzwoniłam tam, poszłam na rozmowę, no i pracowałam tam jako pracownik taki informacyjno-handlowy przy komputerze. Dzięki fundacji i biurze karier znalazłem pracę. Był to zakład pracy chronionej, drugą pracę też znalazłem przez fundację, w której pracuję do tej pory. Przy czym jest to praca w domu, to praca zdalna, wprowadzanie danych do komputera. Staraliśmy się jak najbardziej uczynniać dawnych uczestników warsztatu, uczynniać fundację. W 2004 roku poproszono mnie o pomoc przy seminarium, jakie się odbywało. Siedziałem, powiedzmy, na recepcji. Fundacja zaczęła dawać wędkę, nie rybę. Rybę też, ale małą. Natomiast wędkę, czyli możliwości pracy. Na początku fundacji główną sprawą była właściwie pomoc kilku osobom, matematykom z ułomnościami fizycznymi. Nie mogli na przykład pracować w domu, no bo pecety wtedy były rzadkością. W jaki sposób rozmnożyło się to później na uczenie innych, to ja nie bardzo wiem, ale w pewnym momencie właśnie dowiedzieliśmy się, że podopiecznych zrobiło się bardzo dużo z tych kilku osób. Zrobiło się kilkadziesiąt. Moim zdaniem fundacja sobie poradziła znakomicie. Z małej, troszeczkę XIX-wiecznie ustawionej organizacji charytatywnej przeskoczyła do sprofesjonalizowanej, dużej organizacji, wykonującej w tym środowisku pracę, no taką prawie że organiczną i u podstaw. Pracuję na recepcji. Jestem tak jakby na pierwszym froncie. Witam mile i serdecznie naszych beneficjentów, którzy przychodzą. Udzielam jakby pierwszej jakby porady, co muszą zrobić, żeby zaistnieć w naszej fundacji, żeby tutaj uczestniczyć w tych działaniach. Wysłuchuję różnych problemów osób niepełnosprawnych, bo mam poczucie, że jestem po to też, żeby naprawdę wczuć się w sytuację,
danej osoby, która naprawdę może mieć duży problem, bo no mamy pod górkę trochę, prawda? Więc no trzeba sobie jakby wzajemnie pomagać. Kiedy wchodzi się do fundacji, zawsze ktoś jest na recepcji, zawsze jest się miło powitanym, zawsze człowiek czuje się zaopiekowany, zawsze przed każdym wydarzeniem jest telefon, który przypomina o tym, jest zapytanie, czy mogę, czy będę, czy pamiętam. Ja uważam, że to świadczy o takim pełnym profesjonalizmie. Przy moich, powiedzmy, tych moich różnych tam kłopotach zawsze człowiek znajdował się między ludźmi i to było łatwiej po prostu, można było, powiedzmy, porozmawiać o swoich kłopotach czy problemach i zawsze, powiedzmy, ktoś coś doradził, pomógł. Oczywiście spotykaliśmy się tutaj też tak towarzysko, bo były i wigilie organizowane, było Wielkanoc organizowana. Tutaj w tej małej salce było ciasno, ale rodzinnie i sympatycznie. Dużo było osób, a mało pomieszczenie, więc część było tutaj, w ogóle byli ludzie, a część już stało na tam w przedpokoju, na korytarzu, bo nie było jak. Ale naprawdę było sympatycznie, każdy coś tam przynosił, jakieś jedzenie, zawsze można było porozmawiać, pośmiać się i spotkać się towarzysko. Przeważnie na wszystkich, powiedzmy, takich spotkaniach byłem, bardzo, bardzo, bardzo mile wspominam te właśnie te spotkania też, czy wigilijne, czy powiedzmy, czy przed Wielkanocą. Ostatnio, nie, o ile dobrze pamiętam, chyba w zeszłym roku chyba na wigilię to nawet bardzo ładnie było, bo był chór. W 95 roku Lupus, czyli wydawnictwo komputerowe i firma, wtedy nie nazywała się jeszcze ABC Data, zaczęli organizować bal charytatywny na rzecz fundacji. Zawsze w czasie, kiedy były targi Komputer Expo w Warszawie. I to dało fundacji możliwość też finansowania wielu spraw, których w projektach nie było. Bal miał jeszcze jedną rzecz taką dość istotną. Zawsze na balu było kilkadziesiąt miejsc. Wobec tego ludzie, którzy nigdy w życiu nie byli na balu i później może już też nigdy, byli na tym balu. Byli w Sheratonie. Po prostu słuchali znakomitych zespołów. To było też święto dla nich. Nie miałam przyjemności, może dlatego, że nieraz miałam przerwy z kontaktem z fundacją, ale wiem, że moje koleżanki były, więc wiem, że to naprawdę te bale były też na takim dużym poziomie. W życiu moim zawsze z tyłu głowy miałam poczucie, że chcę pomagać ludziom, bo ja lubię ludzi. Lubię z nimi rozmawiać, lubię im pomagać. Więc chciałam w końcu w jakiejś organizacji pozarządowej, gdzie fundacja nie jest nastawiona na zysk, tylko na pomoc, pomagać faktycznie i czuć się potrzebna, że coś w końcu fajnego robię. Dla mnie zawsze najważniejsi byli ludzie i z tymi ludźmi kojarzy mi się i łączy mi się fundacja. Nareszcie pomyślałam, że chyba jestem na odpowiednim miejscu, gdzie mogłabym pomagać innym ludziom, tym bardziej niepełnosprawnym, bo jestem też osobą niepełnosprawną.